składa. I w związku z tymi świętami... Gotowy do głosowania i zagłosujemy, tak? My również mamy taką postać. Jestem za, ale nie, bo musi być włączone głosowanie. To chcę zobaczyć, jak będziecie myśleli w temacie w przyszłości, to właśnie tak. Wtedy, kiedy prezydent przychodzi na obrady Sejmu, bo przychodzi, przychodzi, to tu ma swój gabinet, żeby oczywiście, jak potrzebuje sobie gdzieś usiąść, czy z kimś porozmawiać, to wtedy przychodzi tu. Tu jest premier, tak. Ja jestem premier, już prezydent. Prezes Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów. No, a to jest nasz dzielny bohater. A to jest też nasz dzielny bohater. Chodźcie, żebyście się nie zgubili. No będziesz w telewizji. Tak. Dzień dobry. Słuchajcie, to jest legenda Solidarności. Legenda. Mieczysław Gil, senator obecnie. Z kątem Małopolska, tak? Rozumiem? No tak. Kraków sam. No to coś tam w Krakowie żeśmy wspólnie no. Robili kiedyś. To są fajne schody, poza tym ciekawe, że one nie mają żadnej podpórki na zewnątrz. Widzicie, że to jest taki ślimak, tylko jest w środku ta. To już jest senat, tak. To już jest senat. Na miejscu marszałka usiadł, czy nie? Jest najmłodszy. Jest, tak? Najmłodszy już siedział. Tu idziemy, zaraz zobaczycie hol, gdzie czasem, jeśli oglądacie telewizję, wywiady różne, które są, to tu właśnie zawsze jest pełno dziennikarzy. No oczywiście głównie jak jest posiedzenie Sejmu, jak są obrady. Zacznę od tego, że jak widać tam pod orłem jest fotel, na którym normalnie siedzi marszałek i prowadzi obrady. Marszałek lub wicemarszałek. Obok niego są takie po dwa fotele. Jeden po naszej lewej stronie to są fotele takiej bezpośredniej obsługi marszałka, czyli z kancelarii Sejmu. Podpowiadają, sprawdzają coś tam, bo oczywiście marszałek prowadząc obrady nie jest w stanie na bieżąco kontrolować, więc oni pilnują, żeby wszystko szło zgodnie z procedurą. Po naszej prawej stronie są dwa fotele, gdzie są tak zwani posłowie protokolanci. Oczywiście to nazywają się protokolanci, oni nie protokołują, ale tam odczytują komunikaty o zebraniach, o posiedzeniach komisji, jakieś inne komunikaty. Tu, gdzie się występuje, to jest niżej, prawda, piętro niżej. Tam są takie dwa mikrofony, które wystają. I jest zrobione po naszej prawej stronie też takie miejsce, gdzie właśnie jest mikrofon i miejsce do występowania dla posłów niepełnosprawnych. Bo jak podjeżdża poseł niepełnosprawny, to jest taki podjazd zrobiony, nie ma schodków i tam po prostu przemawia. Te dwa po dwóch stronach. Po dwa miejsca, no to jest wszystko obsługa techniczna, która tam, prawda, sprawdza, czy włącza głosowanie, sprawdza, czy karty są dobre. Po naszej lewej stronie, taki powyżej, to są takie poziomo, to my to nazywamy tramwajem, tramwaj. Czyli tam siedzą przedstawiciele rządu, tak jak wiadomo. Z kolei po prawej stronie jest ten fotel, tak, to jeśli prezydent występuje, jeśli prezydent przemawia w Sejmie czy w Zgromadzeniu Narodowym, a zgromadzenie składa się łącznie Sejm i Senat,
to dwa razy do roku tak się to odbywa, to wtedy prezydent, jeśli przemawia, to tam jest, a poza tym są inni jego urzędnicy, czy jacyś, prawda, z innych instytucji, którzy nie są członkami rządu, a występują ze sprawami, omawiają swoje sprawy, które są przedmiotem obrad. Tam widzicie oczywiście taki, na galerii, tu jest takie miejsce, gdzie jest orzełek, więc tam siedzi prezydent, jeśli nie przemawia. Jeśli nie, on przychodzi, na przykład jest gość, no to on zawsze ma prawo, ale na przykład przychodzi wtedy, kiedy są ważne sprawy, takie jak na przykład jest dyskusja o polityce zagranicznej, prawda, czy jakaś inne wydarzenie, to tam prezydent przeważnie przychodzi i sobie siedzi. A tu na dole, no to są posłowie i tych miejsc jest więcej niż 460, chociaż posłów jest 460. No bo też jak jest posiedzenie Zgromadzenia Narodowe, to muszą się zmieścić senatorowie również. Senatorowie wtedy zajmują wszystkie wolne miejsca, które są łącznie z tamtymi miejscami, które normalnie nie są zajęte. Ja siedzę mniej więcej tam. Witam cię, to moją witaczką, kochany panie prezydencie. Pan poseł mówi, że jest Hanysem, bo to jest nasz sąsiad ze Śląska. Oryginalny, o czorno w gębie. Spod Raciborza. A to jest mój serdeczny przyjaciel. No i super, cieszymy się. Dlatego, że ja mam żonę krakuskę. A, no to jest, tak. Widzę, że masz młodzieży dużo. To jest tsunami ze świerklem. Tak. Tsunami? Tsunami. Zobacz, to się jeszcze nie skończyło. Ja. No to dość świetnie. To dwa autobusy. Piętrowy. Jeden piętrowy, to jest szpar program, Józek. To jest szpar program. My szparujemy od Piedima. Życzę Państwu miłego. No, wszystkiego dnia. Dobrego. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dzięki. Cześć, przyjacielu. Dzięki. Drogi. Cześć. Wszystkiego dobrego. I dbajcie o niego, dbajcie o niego. Tak. Bo bez niego ani rusz. Bez Józefa ani rusz. Tak jest. No, to mi się podoba. To... Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Senat jest władzą ustawodawczą, czyli stanowi prawo, a dokładniej poprawia to prawo, które uchwalił Sejm. Bo zawsze lepiej jeszcze jest popatrzeć na te przepisy rozsądnie, co niedoskonałe, nieprecyzyjne, nieprzemyślane poprawić. Senat ma dłuższą tradycję niż Sejm. Wiecie, tymi guzikami, które macie przed sobą, naciska się wybrany guzik tak, nie lub wstrzymuje się od głosu dopiero wtedy, kiedy prowadzący obrady ogłosi, że przystępujemy do głosowania. Pierwsze pytanie, na które macie odpowiedzieć, brzmi: czy lubisz swoją szkołę? Powtarzam, głosowanie jest anonimowe. Nauczycieli prosimy, żeby nie zaglądali dzieciom przez ramię. Przystępujemy do głosowania. Uwaga, mrugają. Przypominam, przeciw jest czerwone. Jeżeli ktoś nie lubi swojej szkoły, naciska czerwone. Wszyscy głosowali, proszę o ogłoszenie wyników.